Mamy 6 rzędów wzoru zrobione i teraz uwaga, dochodzimy do rzędu 7. Spójrzcie, co tutaj mamy. Rząd 7 mówi nam tak. Rząd 7 nieparzysty, czyli robimy patrząc na niego od tej strony. I ten rządek mówi nam tak. Weźcie fioletową nitkę i zróbcie cały rząd. Fajnie, będziemy robić wszystko w jednym kolorze, bardzo nam się podoba, ale co z nitką czerwoną? I teraz, jeżeli mamy rządek, który jest robiony tylko jednym kolorem, to zawsze się zastanawiamy, gdzie następnym razem nitka czerwona jest nam potrzebna. Na razie mam ją na początku tego rządu, czyli tu. Jak zrobię rząd cały fioletowy, to później potrzebna mi jest nitka czerwona, a ona mi zostanie tu. Dwa wyjścia. Wyjście mało inteligentne. Zrobimy rządek fioletowy, obetniemy czerwoną nitkę, dowiążemy z drugiej strony, będziemy robić dalej. Fajne? Może, ale potrzebne nożyczki. A po co? My sobie nitkę czerwoną będziemy ciągnąć za oczkami, co trzecie oczko, zahaczając ją o nitkę fioletową. Tak, że mimo, że nie zrobimy nitką czerwoną ani jednego oczka, to na końcu ona i tak znajdzie się tutaj. No to robimy. Pierścionek mi tym razem nie będzie potrzebny. Zdejmuję, jak to zwykle ja, jakbym chciała zrobić na lewo, ale bez przerabiania. I teraz uwaga. Tylko nitka fioletowa. Robię sobie nią trzy oczka. I skręcam dwie nitki. Czyli co robię? Zakręcam nitkę z tyłu, tak żeby ta czerwona nitka mi się tutaj pociągnęła. Robię kolejne trzy oczka fioletowe. Teraz uwaga. Tu sobie lekko dociągam, ale nie ściągam, żeby mi tutaj później ta czerwona nitka niczego nie ściągała. I znowu ją zakręcam. Na razie się nie przejmuję tym, że ona mi gdzieś tam ewentualnie będzie lekko widoczna. Jak ją później dociągnę, to ona mi zniknie. Robię następne trzy oczka. Widzicie? Ona tutaj jest, ale po tej stronie jej kompletnie nie widać. Znowu, leciutko ją wyciągam, żeby była tylko po lewej stronie, żeby nigdzie po prawej nie była widoczna. I znowu robię to samo. Zakręcam dwie nitki. I robię kolejne trzy oczka fioletowe. Tym sposobem czerwoną nitkę mam, ale nie mam. Lekko wyciągam, zakręcam dwie nitki i robię znowu, tu sobie przytrzymam, kolejne trzy fioletowe. Ostatni raz zakręcam. Czerwoną przytrzymam sobie. Jedno, drugie i oczko brzegowe tradycyjne przerobię dwiema nitkami. Tylko uwaga, zanim to sprawdzam, czy tu jest wszystko ok, bo jeżeli gdzieś mi zostało tej nitki za dużo lub mi zaczyna ściągać, to jeszcze mogę to poprawić. Wydaje się, że wszystko jest ok, przerabiam dwa razy. Rządek zrobiony nitką fioletową, ale nitka czerwona, która będzie mi za sekundę potrzebna, mam cały czas ją przeciągniętą z tyłu i mam ją. Teraz w tym wzorku akurat zostało to tak zrobione, że ten rządek jednym kolorem jest tak jakby pojedynczy. We wzorkach, w których ten kolor jest podwójny, czyli ciągnie się przez dwa rządki, tej nitki z tyłu nie musimy ciągnąć. Bo jeżeli ja muszę przerobić dwa rządki fioletowym, to tu zaczynam i tu kończę. I po raz kolejny nitka czerwona będzie mi potrzebna ponownie od tej strony. Czyli tego typu manewr zawijania nitki i ciągnięcia jej z tyłu robimy tylko wtedy, kiedy mamy płaską robótkę robioną od brzegu do brzegu i kiedy ten jednokolorowy rządek jest rządkiem pojedynczym. Teraz będzie rządek 8, robiony od tej strony, lewymi, nitka będzie nam zostawała z przodu roboty i zgodnie z wzorem zrobimy czerwone, trzy fioletowe, czerwone, trzy fioletowe i później zgodnie z wzorem do końca.
Bez wątpienia już jesteście w stanie zrobić to same.